Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 303. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami pieśni z księgi Ozeasza, rozdział 6, werset od 1 do 6. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił, i on też uleczy. On to nas pobił, on ranę przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie, i żyć będziemy w jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Jak wczesny deszcz przychodzi on do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z tobą judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopaleń. W rozdziałach od 7 do 9 Księgi Ozeasza prorok opisuje konsekwencje duchowej niewierności Izraela, przewidując nadchodzące kary za grzechy narodu. Tekst ten podkreśla nieuchronność Bożego sądu oraz potrzebę głębokiej refleksji nad postępowaniem wobec Boga. Gdy Izraela uzdrowie Jawna się stanie wina Efraima i występki Samarii, bo oni kłamliwie działają. Złodziej wchodzi do wnętrza, a na zewnątrz plądruje zgraja rabusiów. I nie mówią w swoich sercach, że zapamiętam wszystkie ich występki. Teraz osaczają ich własne uczynki obecne przed moim obliczem. W swej przewrotności rozweselali króla i książąt w swojej obłudzie. Wszyscy oni są cudzołożnikami. Są oni jak piec gorejący, który piekarz zaprzestał podsycać, by miesić ciasto, póki nie skwaśnieje. W dniu naszego króla zasłabli książęta, na gorączkę odwina. Wyciąga on rękę do szyderców, gdy ci do niego się przybliżają. Serce ich jest jak piec, gdy knują podstęp. Gniew ich przez całą noc uśpiony, Rankiem wybucha jak płomień ognia. Wszyscy się żarzą jak piec rozpalony, i pożerają swoich sędziów. Upadli wszyscy ich królowie, żaden z nich nie wołał do mnie. Z narodami się zmieszał Efraim i jest podobny do podpłomyka, którego nie odwrócono. Siłę Jego pochłaniają obcy, a On nic o tym nie wie. Przypruszyła mu włosy siwizna. A On nic o tym nie wie. Pycha Izraela świadczy przeciw niemu, lecz nie wracają do Pana, Boga swego i mimo wszystko Jego nie szukają. Efraim jest jak gołąb, naiwny i głupi. Wzywają Egipt, idą do Asyrii. Nad idącymi rozciągnę moją sieć i schwytam wszystkich jak ptaki podniebne. Wymierzę karę za ich nieprawości. Biada im, że uciekli daleko ode mnie. Zguba czeka ich za podniesiony bunt. Ja mam ich wyzwolić, gdy wypowiadają na mnie kłamstwa. Nie wołają do mnie z głębi serca, gdy krzyk podnoszą na swoim posłaniu. Nacinają sobie skórę z powodu zboża i wina, ale przeciw mnie się buntują. Ja umacniałem ich ramię. Oni zaś knuli przeciw mnie podstęp. Zwrócili się ku Baalom, stali się jak łuk zawodny. Mieczem pobici legną ich książęta z powodu swoich języków złośliwych i pośmiewiskiem staną się w Egipcie. Trąbę do ust przyłóż, jak sęp spada nieszczęście na domy Pański. Złamali bowiem moje przymierze i wzgardzili moim prawem. Wołają do mnie: Boże Mój! Znamy Ciebie, my Izrael. Izrael odrzucił dobro, wróg będzie go prześladował. Oni ustanawiali sobie królów, ale bez mnie. Książąt mianowali, też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cielca Twojego, Samario. Gniew mój się na nich rozpala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy Synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec Samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burze. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki. Jeśli by nawet dało, zabierze ją obcy? Izrael został pochłonięty. Teraz on wśród narodów jest jak sprzęt bez wartości. Pobiegli do Asyrii, jak onager żyjący samotnie. Efraim nabył sobie kochanków, niech sobie kupują między narodami. Teraz ich zbiorę i wkrótce się ugną pod ciężarem króla książąt. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają. Lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy. Niech wrócą znów do Egiptu. Zapomniał Izrael o swym Stworzycielu i pobudował pałace. Twierdz warownych wiele wzniósł Juda, lecz ześle ogień na jego miasta i pochłonie wszystkie ich zamki. Nie ciesz się, Izraelu, nie krzycz z radości jak inne narody, bo opuściłeś Boga swego uprawiając nierząd. Umiłowałeś zapłatę nieczystą na wszystkich klepiskach zbożowych. Klepiska tłocznie nie zaspokoją ich głodu. Moszczu im zabraknie. Nie będą oni dłużej mieszkać w ziemi pańskiej. Efraim musi wracać do Egiptu. W Asyrii będą jedli pokarmy nieczyste. Nie będą wina wylewać na ofiarę dla Pana, ani przygotowywać swych żertw dla Niego. Chleb ich stanie się chlebem żałoby. Kto go spożyje, już będzie nieczysty, bo chleb ich będzie tylko dla nich. Do domu pańskiego nie wejdzie. Cóż uczynicie w dzień święta, w uroczysty dzień pański? Bo oto wyruszyli przed zagładą. Egipt ich zgromadzi. Memphis pochowa. Oset odziedziczy ich skarby ze srebra, a ciernie wyrosną w ich namiotach. Oto nadeszły dni kary, nadszedł dzień odpłaty. Niech Izrael to wie. Głupcem jest prorok, a mąż natchniony szaleje. Tak jest z powodu wielkiej winy twojej, wzmoże się wrogość. Strażnik Efraima, czyli prorok, jest moim Bogiem. Zastawiają nań sidła na wszystkich drogach, bunt szerzy się w domu jego Boga. Głęboko ugrzęźli w nieprawości, jak we dni Gibea, lecz Pan pamięta ich winy. I karać będzie ich grzechy. Jak winne grona na pustyni, tak Izraela znalazłem. Jak na pierwszy owoc figowca, na waszych przodków patrzyłem. Lecz przyszli do Baal-Peor i oddali się hańbie, i stali się wstrętni jak to, co kochali. Jak ptak uleci chwała Efraima. Nie będzie urodzin, ciąży, ni poczęcia, a choćby nawet wychowali synów, Będą ich pozbawieni, nim jeszcze dorosną. Biada im samym, kiedy się od nich oddale. Efraim, jak widzę, podobny do Tyru, zasadzonego na pastwisku. Efraim musi swoich synów wydać zabójcy. Daj im, panie, co dasz? Łono, które roni, i piersi wyschnięte. Cała ich złość dokonała się w Gilgal tam też zacząłem ich nienawidzić z powodu czynów nieprawych wyrzucę ich z mego domu nie będę ich więcej miłował wszyscy ich książęta są buntownikami efraim powalony na ziemię wyschły jego korzenie nie przynoszą już więcej owocu a nawet gdy urodzą ja sprawię że umrze drogi owoc ich łona mój bóg ich odrzuci gdyż go nie słuchali Błąkać się będą między narodami. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6, wersety od 1 do 21, Jezus dokonuje cudownego rozmnożenia chleba, karmiąc pięć tysięcy ludzi zaledwie pięcioma chlebami i dwiema rybami, co ukazuje Jego boską moc i troskę o fizyczne potrzeby tłumu. Po tym wydarzeniu Jezus oddala się na modlitwę, a uczniowie wyruszają łodzią na jezioro, gdzie zostają zaskoczeni burzą. Jezus przychodzi do nich, idąc po wodzie, co wzbudza w nich zdumienie i wiarę w jego nadprzyrodzoną władzę nad naturą. Potem Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa: Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip, za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: Każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi pospożywających, Napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. O zmierzchu uczniowie jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: To ja jestem, nie bójcie się! Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.